Dzień dobry, moi mili, witam was w kolejnym odcinku z Minecraft Party. Słuchajcie, dzisiaj sobie troszeczkę pogramy, ale i porozmawiamy, bo generalnie dla mnie gierka w te Minecraft Party taka trochę nudna, dlatego ja pewnie będę, jak coś będę w ogóle grał w Minecrafta, to prawdopodobnie będę z wami rozmawiał. I pierwsza sprawa jest taka, jak coś mi się jeszcze nasunie na głowę, to wtedy po prostu o tym powiem, bo ktoś zrobił multikonta. I myśli, że ja nie wiem, że to są multikonta. Przede wszystkim to są konta stworzone niedawno, tak naprawdę w tym samym czasie. To są konta, które nie mają miniaturki, tak, ani tam awataru, no, czy jak to tam się nazywa? To jest ten kolor? To był tamten kolor. I to były komentarze napisane tak naprawdę w tym samym czasie. Jak ja to patrzyłem, to było 40 minut temu, 50 minut temu. I tak, generalnie one dotyczyły takich treści, no, których nie przytoczę. One po prostu były niemiłe. Ale co mnie najbardziej, że tak powiem, może nie zburzyło, bo ja się nie przejmuję ocenami, bo to robię tylko dla przyjemności. No, było dużo negatywnych ocen. I teraz ja właśnie nie rozumiem, bo ja w sumie nie mam nic za złe, okej. Okay. Kto, jeżeli komuś się nie podoba film, no to po to jest łapka w dół, żeby ją dać, tak? To oznacza, że się film nie podoba. Ja to rozumiem, no bo są różne opinie, różne charaktery, gusta i tak dalej, ale po co robić kilka kont i z tych wszystkich kont mnie dislajkować, dawać jakieś właśnie głupie komentarze? Na jeden odpowiedziałem i w sumie nie wiem, jak ten ktoś zareaguje. Może przestanie, może nie. No dobra, także to jest właśnie taka pierwsza kwestia. Tak, żebym prosił, żeby po prostu takiego czegoś nie robić. Jeżeli ktoś tam chce mnie, nie wiem, hejtować, tak, w komentarzach, to niech to hejtuje, tak, ale na jednym koncie. No co tu się stało? Jakaś dziura była. No, a nie po prostu robić 5 kont i właśnie mnie hejtować i diselekować. Tak. I ponieważ to był ostatni filmik, ten z Czas na zmianę, to możecie sobie zobaczyć na te łapki w górę i w dół. 8 jest łapek w górę, a 20 chyba w dół, nie? Więc to też tak troszeczkę. O jejku. O, były dwa wagony. Fart. No, także ja generalnie na przykład sobie nigdy nie dałem łapki w górę. Znaczy, może kiedyś się zdarzyło, ale tak staram się nie dawać łapki w górę. No bo to jest mój film, tak? I ja generalnie swoich filmów nie oglądam, znaczy czasem oglądam, bo dla mnie to jest strasznie dziwne, oglądać swoje filmy, nie? No to takie, to jest tak naprawdę nudne, no bo przecież ja sam ten film produkuję, więc ja też sam wiem, co się w takim filmie dzieje. Tak, więc ja wiem, co za, znaczy jakbym teraz oglądał ten film, który wy oglądacie, no to tak naprawdę ja już wiem, co się wydarzy, tak? Wy prawdopodobnie nie wiecie, ale ja wiem, więc to jest też takie głupie, więc ja nigdy sobie łapki w górę nie daję. No ale coś jest nie tak, skoro wyświetleń, załóżmy, jest 40. Oj, czy ja zdążę? Nie zdążę. O, zdążyłem. Wyświetleń jest 40, łapek w dół jest 20. No, no, to coś nie halo, tak? Zwłaszcza, że ja nie mam pod każdym filmikiem takiej negatywnej oceny. Ja mam... Tylko bo taki mam. Także jeszcze raz mówię, prosiłbym takiej osoby, żeby po prostu, no, tego nie robiła, tak? Ja nie zabranię wam pisać, że jestem głupi, że po prostu oczywiście tam gorsze rzeczy. No, pozwalam wam na mnie przeklinać. O, chyba będę na podium. No, będę na podium. No, ale żeby to robić już z jednego konta, tak? Żeby to tam, te statystyki wyglądały jakoś logicznie, bo to tak... No w sumie wiecie, no nie wiem czemu komuś zależy na mnie, żeby go aż tak bardzo zhejtować. Czy będę pierwszy? Dobra, jestem pierwszy, siema. Tak w ostatnim momencie shift naciskam. Dobra, jestem pierwszy. Odcinek nie będzie długi, bo zostałam od mamy tylko 15 minut. Jeszcze muszę jedno zadanie zrobić z polskiego. Tak, zapomniałem oczywiście je zrobić. Nie jestem taki, że przed lekcjami nagrywam filmik. Bo to się nie opłaca tak robić. Ojejku, zły start. Ojejku, już wybuchłem, to już raczej szans wielkich tutaj nie mam. Trzeba to jakoś tak bardziej... na spokojnie zrobić. A nie wiem, czemu to mnie dotknęło. Mam nadzieję, że wszystko z dźwiękiem mikrofonu i...
i z dźwiękiem gry jest wszystko w porządku, bo ja tego filmiku na przykład nie montuję. Czasem mam takie widzimisię, że po prostu filmów nie montuję. Tak. Coś miałam jeszcze ważnego powiedzieć. A to może za chwilę mi się przypomni. Kurczę, to miało być naprawdę coś fajnego. No kurczę, kurczę bele. No właśnie. A właśnie, wiem co miałam powiedzieć. Czasem... czasem niektórzy mówią, że tam daj ciszej trochę mikrofon. To są naprawdę fajne rady i ja tych rad się trzymam. Także jeżeli właśnie ktoś by chciał coś zmienić... Czemu mnie cofnęło? Jeżeli ktoś by właśnie chciał coś zmienić, tam mówi... ścisz trochę mikrofon, tak, przygłośnij trochę dźwięki z gry, to jest naprawdę bardzo pomocne i to nie jest jako hejt, tylko po prostu to jest jako dobra rada, tak. Ja się chętnie tego trzymam i 9. miejsce mam. Tak. Dzisiaj mam taki trochę luźniejszy tydzień, dlatego tych filmów jest więcej. Myślę, że tak w środku roku szkolnego to będzie maksymalnie ten jeden film na tydzień, tak jak mówiłem. Wolę powiedzieć, że będzie jeden film na tydzień, bo czasem może tak się zdarzyć, że naprawdę nie będę miał czasu. Dobra. I to jest konkurencja, której ja nie lubię. W sumie wiecie co? Pamiętam jak kiedyś było tak, że ja naprawdę się stresowałem, rage'owałem, że coś mi nie wychodzi. A teraz to jest takie, jak pewnie widzicie i słyszycie, oglądacie to. To jest takie bardziej na luzie, że ja sobie tutaj gadam, nie gadam, coś tutaj robię. Coś nie wyjdzie, trudno. Nawet jak wygram, to też nie ma szału, tak? I tak dalej, i tak dalej. Dobra, będę na pomarańczowym albo... Na pomarańczowym, dobra. Ojejku. A on spadł, chyba. Kurczę, ci gracze to się naprawdę... Oj, spadł. Trzymają, to co, może jeszcze ostatnia konkurencja? Wgram sobie, znaczy jestem generalnie na swoim koncie, tylko nie mam skina, bo jestem nie na Minecrafcie Bajzyczu, tylko na takim launcherze, bo mi się zyczu coś mi się zepsuł. Tak na początek się sam wyłączał, jak pisałem coś, a później jak sobie go tak jakby zresetowałem, tak zawsze to działało, a teraz mam, że tam pobieranie jakiejś aktualizacji jest czy coś i po prostu ciągle mi się ta aktualizacja robi. Dobra, to sobie troszeczkę tutaj ściszę. I teraz łapiemy koniki. W ogóle ja przy takim czymś mam strasznie dużo FPS-ów, co mnie dziwi. Ja mam w tym momencie 372 FPS-y. Nie dość, że to nagrywam w dosyć wysokiej jakości, wszystko i dźwięk od razu. I jeszcze przy takiej konkurencji mam 300 FPS-ów. Ponad, grubo ponad. Teraz już nie będę tego wyłączał, bo trzeba się skupić. Dobra. Jednak mogę to wyłączyć. Dobra, nie wiem, który jestem. Chyba na podium to raczej nie będę, prawda? No dobra. Tutaj jeszcze mam szansę tych wszystkich tutaj panów wyminąć. Jak zejść z konia XD. Ha, ha, ha. Dobra, 6. miejsce. O, coś się zburzyło. Dobra, słuchajcie, bardzo wam dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że się spodobało. Podoba się łapka w górę, nie podoba się łapka w dół. Najlepiej jakby to było z jednego kąta. Na razie, do zobaczenia i cześć.